zazwyczaj wygrywa faworyt. Chyba, że ma pecha. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj słowaka, przeciętniaka, daj nie walczaka, nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie Spaślaka, nie Polczaka, nie Rasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka. Dzień dobry, witamy Państwa. Dzisiaj jest wyjątkowy quiz, ponieważ dzisiaj jest wielki powrót po długiej nieobecności, kiedy nie było tej postaci z nami, kiedy tęskniliśmy. Wróciłem z urlopu, dzień dobry. Znowu będę prowadził quizy przez jeszcze tydzień. Bo myślałem, że powiesz, że gapek. Nie, właśnie chciałem. Chciałem powiedzieć, że show ukradł nam wszystkim Wojtek Piera, który się oświadczył 50 minut temu, wrzucił to na Twittera i tak został co o dziwo przyjęty, także gratulujemy ci, Wojtek. Tak, brawo Wojtek. Brawo Wojtek Piela. Wstęp był oczywiście żartobliwy, bo jest z nami Mietek. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się czujesz? Co robisz w życiu teraz? Wiesz co? Pracujesz gdzieś w mediach? No tak, coś tam sobie robię. Czasem coś sobie porobię, czasem nie. Coś gotujesz? Czasem coś gotuję, czasem coś tam pogadam. Tak, jest powolne życie. A czy ty siedziałeś kiedyś z tej strony stołu? Tak, jak były Stany pierwsze mundialu chyba. A, okej. Okay. To nie wiem, czy nie byłem w tej roli. Ale potem się okazało, że ja niewiele wiem w ogóle o piłce i bardziej jakoś się przekształciłem w rolę prowadzącego i to była jest taka rola, w której w sumie nic nie trzeba wiedzieć za bardzo. Nie no, Ekstraklasy trzeba było oglądać Ligi Minus, to akurat oglądałem dużo. Mm-hmm. Ale jednak będąc ekspertem, większa presja na tobie ciąży, nie? Jak jesteś prowadzącym, to tak. Dlatego ty przejąłeś po mnie. Sprawdzam wyniki za 5:20. Rzucam temat i Roki mówi dalej. Prosta robota. Czy stęskniłeś się z nami? A później trochę? W poniedziałek trzeba usiąść po drugiej stronie i to widać. Stęskniłeś tak, się? To dobrze. Z gapkiem nie musiałeś. Jakoś. Ale właśnie ja chciałem powiedzieć, że ja się czuję naprawdę wzruszony, bo ja ciebie nie widziałem od czasu, jak opuściłeś radio, moim zdaniem, ze 2 lata. No. Ciągle jesteś przystojny, ciągle masz, wiesz. Widać, że chodzisz do tego barbera. Twoje jak zwykle dobre poczucie humoru. No ale wiesz, to się nie zmienia, natomiast bardzo jestem zachwycony. Ty masz nowe okulary. No prawda, ale jestem zachwycony, że cię widzę. To jest bardzo miła chwila. Bardzo się cieszę. Ja cię widziałem 2 razy. Widzę. Ja was widziałem niedawno wszystkich, Kamila nie widziałem faktycznie tak bardzo dawno. Ale słuchajcie, nie wiem, czy ludzi to obchodzi. To jest dla nas program. Co nas to obchodzi, że ich to nie ludzie. Jesteś Kamil Gapiński z nami. Dzień dobry. Jesteś Jakub Białek. Dzień dobry. Ja zaraz do ciebie wrócę. Zaraz. Miesz kogoś pozdrowić. Co? Pozdrowić miesz kogoś. A, pozdrawiam, zaraz pozdrowię. I Mateusza Rałkoszewskiego, witam. Witam. Jakub Białek będzie miał dzisiaj trudniej. Czemu? Ponieważ skrytykował mój tekst Pochwała Słońca. Był absurdalny. Napisałem dzisiaj tekst. Dobrze, że go nie puściłeś. Napisałem dzisiaj tekst Pochwała Słońca i nie został puszczony. Ale to Paweł wyliczał w tym tekście przewagi lata nad zimą. Brzmi jak... Napisał tekst na weszło o tym, że lepiej jak jest ciepło niż wtedy, kiedy jest zimno. A to było jakoś powiązane. Chciałem użyć innego słowa, ale przypomniałem sobie, że nie wiem, czy dobrze mógł potrafię wypowiedzieć. Czy to było jakoś powiązane z piłką nożną? Tak. Argumentował, że gdyby w Polsce było cieplej, to więcej piłkarzy na koniec emerytury by do nas przyjeżdżało. Takich 33-latków na przykład. Po pierwsze, po drugie byłaby większa frekwencja na trybunach.
Po trzecie, byłyby lepsze boiska. Nie, no jakby było tak ciepło jak dzisiaj, to komu... No nie, no nie jak tak dzisiaj, no ale 25 stopni, nie? A rzadko jest 25 stopni, właśnie. A rzadko, nie, rzadko jest 35 stopni. To jest państwo skrajności, albo jest w chuj ciepło. Najbardziej mi się podobał ten fragment tego tekstu, kiedy Paweł napisał, że nawet jak założę drugi sweter zimą, to dalej mu jest zimno. Jakiego arcydzieła nie puściłeś? Ja chcę dzisiaj przyznać. I tak, jeśli ktoś mówi, że praca naczelnego na Weszło jest łatwa, no to siedzę sobie dzisiaj, podsyłam i nie wiem, co zrobię. Nie wiem. Napisałem mu, że ma podesłać na grupę, na której są wszyscy dziennikarze i niech wszyscy zadecydują. Było tak 50-50. A nie, uznałem, było chyba 60-40. Niemożliwe. No nie. Ale uznałem, że nie jest mi potrzebny kolejny pożar w social mediach i nie puściłem tego. Miałbyś pożar. Miałbym pożar, ale powiem wam, że takie pożary potrafią zrobić liczby. Znaczy miałem rację w tym, o czym pisałem, tak? Zresztą dzisiaj wam powiem o tym znowu. Paweł, jeszcze sorry, bo no, skoro jest off topic, no to jest dobry moment, żeby to zapytać. Jak oceniasz rywala Jasia Kapeli? Nie wiem, kim on jest. Znaczy wiem, że ma nowego, czy nowego. Ma, w barwach rywala. Szczęścia gra. Co? W barwach szczęścia nie gra. Nie wiem, co to jest. Myślę, że ja bardziej popularny jestem. Barwy szczęścia to jest serial, który leci już bardzo długo chyba w telewizji. To on bardzo stary jest. Jak tak. No. A komu będziesz kibicował w tej walce? Wiesz co, będę wtedy na weselu. No ale, ale możesz mieć opinię. Będę miał własną walkę. Którą przegrasz pewnie, ale... Którą przegram. Paweł obejrzy tak analitycznie z jakimś fachowcem, z jakimś trenerem od razu, ale analiza, nie uciekaj od odpowiedzi. Przecież wiadomo, że Rokiemu nie chodziło o to, że komu będziesz kibicował, jak będziesz oglądał, tylko generalnie możesz trzymać kciuki za kogoś i nie oglądać. Za Jasia Kapelę, jest mi bliższy. Go znam przynajmniej. I chwilę z nim rozmawiałem. Rozmawiałeś z nim? Tak. Ale, ale na żywo? Nie, no, na maila. Jak on wygra, no to podejdzie... I często do niej pisze na Twitterze. Do następnej walki będzie podchodził z rekordem 2-0-0. A 2-0 to niebezpieczny wynik, tak? Co jeszcze miałem powiedzieć? Partnerem tego odcinka jest KFC i będziecie sobie mogli... Nie powinno być logiem, tak? Powinno być, dziękuję. O. I będzie można sobie porzucać do kubeczka. Widzisz? Będzie można. Zobaczmy kategorię. Bietek, osąd bohatera, Mietek, patchul czy random, piłkarzyki, rebusy, jeden na jeden, puścił bąka lewą stroną, off-topic, polskie najgorsze zespoły muzyczne, szrotolotek. Czyli coś, co wymyśliłeś ty. Czy mogę, to też wymyśliłeś ty, co ja teraz robię. Co to był ten szrotolotek? Aha, tak się miał na początku nazywać ten w ogóle quiz, nie? Tak. Nie, nie, to w radiu robiliśmy i to polegało tylko na tym, że chyba ty wskazywałeś imię i nazwisko jakiegoś piłkarza, który grał kiedyś w Ekstraklasie z zagranicy, a my mieliśmy pomówić, z jakiego kraju pochodzi i w jakim klubie grał. Tak. I dokładnie na tym polega ta kategoria. Tak. Faktycznie, było coś takiego. I od tego zaczął się quiz, moim zdaniem. Tak. To jest... Tak, tak. To jest taki prequel. Weszło polskie robiliśmy. Ale szrotolotek to chyba ktoś na Twitterze wymyślił. Nie, nazwę. Tak. I nazwę wymyślił jeden z naszych słuchaczy i uważam, że to jest genialna nazwa. Ale mieliśmy wtedy takiego partnera, którego nazwa była zbliżona do nazwy szrotolotek. Każdy może sobie odpowiedzieć, jak się nazywał i on sobie nie życzył. To był jakaś firma, która się zajmowała utylizacją starych samochodów. Tak. Nie wiedziałem, że z kimś takim współpracowaliśmy. A jednak, z kimśmy nie współpracowali. Wybierasz, zaczynasz, bo jesteś naszym gościem specjalnym. Dobrze, to ja poproszę najbardziej interesującą dla mnie kategorię, czyli piłkarzyki. Na kogo? Bierz na siebie. Wezmę na Gapka. Bo Gapek to jest jedyna osoba, z którą mogę wygrać dzisiaj, więc będę go gnoił. Piłkarzyki. Jakie jest najpopularniejsze ustawienie piłkarzyków na stole od piłkarzyków? I to wszystko już jest? To znaczy nie ma żadnej podpowiedzi? A, B, C, D? Nie ma. Coś to jest proste pytanie. Nigdy nie grałem w piłkarzyki. Takie, a to są takie piłkarzyki takie z tymi takimi... Ja grałem, ja nawet byłem sędzią na turniejach. Ale... Miałem taki epizod w swoim życiu. Jakie tam jest ustawienie, tak? 4-4-2. No nie. Nie. A jaki faul można popełnić w piłkarzykach? Nie można. Tam, czekajcie, bo teraz nie wiem, czy się mylę, ale jest bramkarz, trzech obrońców, pięciu pomocników i dwóch napastników, nie? Ty. Nie. Też dwóch nie? Obrońców. I ty byłeś sędzią, tak? Dwóch obrońców i trzech napastników? Tak. A, no, takie czyli jest dwa, pięć, trzy? Jeden, dwa, pięć, trzy, tak. O, jeden, dwa, pięć, trzy. Ale poległ Gapek, także moja dziękuję bardzo serdecznie. Tracisz punkt. Zaczyna się strasznie. Tracisz punkt? Panie realizatorze, ja notuję. Dzielnie. Moja taktyka się będzie kamień brutalna. Nie wierzysz w realizatora, że notujesz? On jest, wiesz, wzięliśmy go, on jest taki specjalny. To. Jasiu prowadzi, tak? No. Się może nie uda. Mamy zniżki przez to. Od państwa. Mnie tak wyznacza dalej.
I nie mogę gapka już. Nie. Nie, no możesz. Nie, jak no. Nie ma gnębienia. Nie, no ale nie, no halo, ja nie chcę tej rekordu na minusie, jak już przyszedłem do... A ja też nie chcę przegrać, Kamil. Dobra, taktyka, no. To jest ważna sprawa. Dobra, no to Kubę. Na Kubę weźmy może... Najgorsze zespoły muzyczne, bo on rapu słucha, to powinien dużo wiedzieć. Proszę bardzo. No i to będzie perfekt właśnie. Ile lat ma Grzegorz Markowski? Dużo. Wszystkie. Off topic poprosimy. Mi dwie piosenki formacji Nieżywych Schabów. O Jezus. Ja znam. To bym chyba wiedział. Ławka? Jest coś takiego? Tak. Muszę sprawdzić. No jest. Tak, nie znam. Czy ktoś ich nie tak, tak. Jest, tak. Tak, tak, tak. Ale to jeszcze jedna. Kurde, formacja Nieżywych Schabów. No to oni mają właśnie. To mają tak jak Norwi, jeden hit mega. No właśnie. I jak już przeszedłeś przez ławkę. Ja znam drugą. Nie trzeba ją dać, że znam jeszcze jedną. Ja znam drugą nie, no, i znam jeszcze jedną. No ja strzelę, no bo. To... Chcemy być sobą. Nie. Niebo. Nie, no jest taka to bardzo popularna piosenka. Jaka? Lato. Powietrze, nie, powietrze lekko drgało tak w dzień gorącego lata. A, i jeszcze jest, z Move jest. Me Elvis. Jeszcze jest... Nie no, gdzie formacja nie to jest lato, lato wszędzie. A, tak? No, no, no. To oni mają aż trzy. Nie, w dzień gorącego lata to nie są Nieżywe Schaby. No jak nie? Zespół, no inny. No sprawdźcie. Inny. Byłem a na koncercie. Nie dzień... mogę puścić, bo mam zdemonetyzują. Ale napisz, kto w dzień gorącego lata śpiewa. To nie jest formacja Nieżywych Schabów. Oni śpiewają to lato, lato wszędzie tak, zwariowało. Tak, to śpiewała formacja. Dzień... A nie, Big Day to prawda. A widzisz, no. Dobrze, jest, a oni jeszcze mają... Chciałabym, chciała... To oni? To na czym ja byłem w koncercie, czy to był Big Day, czy to była formacja, że sam? Nie no, chciałabym, chciała, to Franceski śpiewał chyba, nie? Nie no, co ty? Chciałabym, chciała? A gdybyś był... Tak, tak, to brzmi jak Franceski, był fanek kimono. Weź, zobacz. Nie. Dobra, Olaś, ten quiz sprawdzamy teraz, lecimy. Chciałabym... Chciała, oczywiście, formacja Nieżywych Schabów, panowie. Co ty gadasz? No pewnie, że tak. Znakomity zespół. No, taki hit. Dużo hitów. I ty znałeś Ławkę akurat, ja to szanuję, że w ogóle taki hit. No bo to najnowsze takie, to leciało w radiu co chwilę. To ma 20 lat. Co? Ławka? Serio? A da, da, da? Da. A, ale da, 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 to oni ukradli, bo to jest niemiecka piosenka i oni wzięli dokładnie ją i... No może, może wpadli na to samo. Może wykupili licencję, tak można robić. W sumie, dobra. To przepraszam Olka Klepacza za pomówienia. Ale Olek że, Klepacz jest w ogóle ale że formacja Nieżywych Schabów nie nagrała piosenki Niebo, to jest moim zdaniem pomyłka. Ale to jest pewne skojarzenie, bo jest takie powiedzenie, że zobaczysz coś jak świnia niebo. No i są to się może kojarzyć. Nieżywe schaby. Ale to oni właśnie nie mogli nazwać piosenki Niebo, bo oni nie wiedzą, co to jest. Nie muszę udowodnić, że jesteśmy na żywo i przeczytam jakiś komentarz randomowy. Kto pierwszy, ten lepszy. Jakiś, co mnie obraża weź. No, dobra. Nie ma takiego, wiesz? Chciałabym, chciała, to klub wesołego szampana. Nie jest prawda akurat. Ale byłeś pierwszy. Ale czemu ja to mam Franka Kimona, że on pomiędzy tam mówi, a gdybym był coś no to tam. Właśnie, to właśnie Olek Klepacz. Czy teraz się dowiedziałem, że tak się nazywa wokalista formacji Nieżywych Schabów? Dobra, nieważne. Nieważne. Wyznaczasz dalej. Dobra, weźmiemy Rokiego, żeby nie było, że się go boję. Pamiętajcie, bo ty może Bartek nie wiesz i Gapek, bo ty chyba jeszcze ty nie grałeś z rzutami, że jak raz źle odpowiecie... A ja możecie... wiem, bo ja go oglądam przecież. A, to możecie rzucać. Czym? Piłeczką do kubeczka. Dla Mateusza weźmiemy szrotolotek. Marcel Hugo Ziller. Marcelo. Marcelo. Marcelo, tak. Marcelo Hugo Ziller. Przepraszam. I to mamy klub podać, tak? Klub i kraj, tak? Tak. A możemy, może być tak, że nie istniał? Że nie istniał? No. Nie, nie może tak być. Marco Schuller był, czy jakoś tak, czy Mario Schuller. To, to był w Legii tak. Taki gość, tak? Marcelo Hugo Schuller, tak? Tak. Z umlautem. Skąd to Hugo? I go. Dobra, Brazylia? Nie. Argentyna? Argentyna. I to już tylko tak dla sportu. Kielce. Dla sportu. Argentyna i Szczakowianka Jaworzna. I Gloopol Dębica. O mat. 5 meczów w 91 roku. Legenda polskiej piłki. Fajnie, fajnie się gra, powiem. Powinienem wam. Wiedzieć. Podoba mi się póki co. No dobrze, to lecimy drugą kolejkę. To teraz może
rebusy dla Gapka. Rebusy? Na wszystkie. Na wszystkie. A no tak, przecież. To nie. Cofam. Najgorsze zespoły daj mi. Mietek, Paczul czy Random dla Gapka? Mietek, Paczul czy Random. Sorry, ale nie kupuję tej chęci ratowania Wisły dla dobra polskiej piłki. Jak ketchup Tortek zbankrutuje, to powinniśmy go ratować dla dobra polskiej gastronomii? Zaorać. Nie dawać innym złego przykładu, tu nie chodzi tylko o to, że im brakuje hajsu. To przegniło od środka. Mietek. Tak jest. Jest, tak czułem, to bardzo mietkowe było. Ale wiesz, to jest bardzo moje, bo no. Ja prawdopodobnie dzień później już w ogóle tak nie myślałem. Znaczy nie, ja wiedziałem po keczupie. To jest definicja moich tweetów właśnie. Ja coś napiszę i potem tak po chwili myślę, w sumie ja tak nie myślę wcale. Czyli ja dostaję punkt, dopisz proszę. Nie utrzymujesz. Utrzymuję. I ja wyznaczam teraz, tak? Tak. To Mietek puścił Bąka lewą stroną boiska. Znaczy lewą stroną. Tutaj chodzi o to, że będzie leciał komentarz i musisz powiedzieć, jaki mecz, jaki wynik. Ojej. Trudne. Teraz Błaszczykowski, Milik! Zdjęcie, zgranie, chyba podniósł głowę, zgubili Milika i między nogami. Milik strzelający dla kadry to nie był jakiś chyba bardzo częsty ten, nie? Kiedyś był. Kiedyś tam. No tam za Nawałki. To był jakiś mecz, gdzie Nawałka był trenerem, to na pewno. A można jeszcze raz? Tak. On skrzydlił. Teraz Błaszczykowski. Zdjęcie, zgranie. Ale czemu tak ucięliście to? Tak było. Tam coś skąd ściągnąć. Ale nie mogę ocenić, bo tam się zaczynała tak jakby bardzo mocna radość. I bardzo mocna radość to mógł być mecz z Niemcami, nie? No też byłoby za łatwe, jakby było takie, wiesz. Czad wie. Lech Świt Nowy Dwór. Polska, nie? Polska, Niemcy. Ile tam było? 2-1 czy 2-0? 2-1. Chcesz odpowiedź? 2-0 było. 2-0, Polska, Niemcy. Tak było, 2-0, ale to nie ten mecz. Tak, Polska, tak. Irlandia Północna. 1-0. Nie wiem, czy tak macie, ale zawsze jak mi mignie gdzieś skrót meczu Polska-Szwajcaria, to muszę go obejrzeć. Tak. Ostatnio. Ale cały mecz? Była nie, ten skrót. A. Nieważne co robię, teraz muszę go obejrzeć. Ostatnio nie mogę znaleźć jakiegoś dobrego serialu. Jeśli macie jakieś dobre seriale, to polećcie. Schody. Schody? Mhm. Dobrze. I oglądam tak po kolei od końca turnieje, skróty, wszystkie gole. I jestem na Euro 2012. Takie kompilacje są na YouTubie po 40-50 minut. W pierwszym wieku dużo roboty nie masz. To jest tak, jak sobie wyobrażałem, jak wolny czas spędza rok. Chciałem powiedzieć, że jakąś książkę mógłbyś poczytać. Nie, co ty? Wiesz, kiedy ja ostatnio czytałem? Książkę, przecież lepiej w pudło patrzę się książkę. Dobrze, ja wyznaczam. Tak traci punkt. I ma 9. Ja wyznaczam, tak? Tak. To pamiętajcie, żeby o rzutach. Nie czynić drugiemu, co mi niemiłe, to teraz na Kubę Białka piłkarzyki. Proszę bardzo. Kto wynalazł piłkę rzut? Serio? Lucien Rosengard, Benoit Alassoua, Ludovic Raté. Jak ty ładnie po francusku czytasz? Wysłałem do smoka, żeby powiedział. A to jestem ciekaw, jak przyszedł. Jérôme Lartois. Momo Sissoko. Nie, no przecież to jest oczywiste. Benoit Alassoua. Alassoua. Szanujmy naprawdę francuski. Najmocniej przepraszam. To jest odpowiedź twoja? Tak. To zła odpowiedź, to jest zmuszony człowiek. Ktoś dobrze odpowiedział dzisiaj na jakieś pytanie? Gapek. A, no tak. Lucien Rosengard. Wahałem się między tymi dwoma właśnie. Reszta jest myślona poza Momo Sissoko. Dobrze, dalej wybieram, ja? Tak. Prowadzisz. No wiem, nie prowadzę. Nie. Ale ex aequo. Tak. To dajmy rebusy, niech trochę wszyscy się zaangażują. Piotr Malinowski. Nie. Słodki Jezu. Nie, to nie. Słodki Jezu. A nasz panie. Jakiś. Marcin Malinowski? Tak jest. Autor najsłynniejszego zdania w historii polskiego futbolu.
Nie ma co godać. Może nie było czym. No może, jakieś do programu publicznego, tak nie mówisz, nie ma co godać. A nawet tak. Powiem ci, by było mądrzej czasem, gdyby ktoś tak powiedział. Dostajesz punkt, masz 9. Ostatnio dzwoniłem do jednego z piłkarzy i właściwie powiedział mi, że ja w sumie nic ciekawego nie powiem. No ja to doceniam. Nie gadajmy, bo nic ciekawego nie powiem. Super. Nie straciłem czasu dzięki temu. No. Prawda. A czasem obaj nie straciliście. Kto chce gadać, a nie mówi nic ciekawego. Tak, to jest bez sensu. Ja sobie to przypomnę, jakby to chciał jakiegoś tweeta następnym razem usmażyć. O, albo ja. Nie, żartuję. Mietek osąd bohatera dla Rokiego. Proszę bardzo. Tak zamieszaj. Najpierw film. Nie pogubcie się, proszę. No i ciekawe co. Musiał posypać głowę popiołem. Zastanawiacie się dlaczego? No i właśnie. Pytanie. Właśnie czemu mnie nie przedstawiać jako Marzena Rogalska? Uzupełniałem. Czy Marzena Rogalska w końcu się do ciebie odezwała? Poznał was Marcin. Pokażmy pytanie dotyczące tego filmu. Nie. Za wypowiedzi dotyczące jakiego klubu Mietek musiał sypać głowę popiołem. Ja pamiętam tę akcję, ale nie pamiętam, o co chodziło. Pamiętam taką akcję, że Mietek obiecał, że zjedz z banek, jeśli Korona Kielce spadnie z Ekstraklasy. Nie spadnie. Nie spadnie. Tak. Miałeś więcej szczęścia niż się. No, pandemia. Korona spadła, tak? Tak. Jak? Spadła wtedy, spadła, tak? Spadła. I nie musiałeś jeść z banka. Tak. Ale łatwo byś tego wybrnął, bo są takie do filmów z cukru. No ja taki miałem pomysł już. Dobra, idźmy w tę Koronę. Nie, jest to wypowiedź, która już dzisiaj padła. Chodzi o Wisłę Kraków. I co z tą Wisłą Kraków było? No to co napisałeś w tym twecie. Czy to się wszystko jakoś łączy? Czyli drugi raz posypiałem głowę popiołem dzisiaj. I nawet nie pamiętałem, że już to zrobiłem. No jestem człowiekiem pełen sprzeczności. Roki traci punkt. Nie wyznacza gapek, tak? Nie, nie, ja. Kuba. Ale Kuba miał być trudniej. To dla Mietka, Mietek osąd bohatera. Lećmy z tą kategorią. Mam w dupie, czy kibice wejdą, czy nie, powiedział kiedyś Mietek. O jaką sytuację chodziło? To chyba wiem. Pamiętam, to był mój taki pierwszy kryzys w radiu, weszło FM. Wtedy chyba jeszcze w ogóle telewizji nie odpaliliśmy. I to była pamiętna sytuacja, gdy kibice Legii nie mogli wejść na mecz w Białymstoku, mecz Legia Jagiellonia. Tak jest. Bardzo dobrze. Obrywało mi się. Wtedy miałeś kryzys w social mediach. Któż z nas nie miał? Nawet się starłeś z Janeksem, pamiętam. No, on mnie potem chyba w ogóle zablokował. Ale potem, dzień później, posypałeś głowę popiołem. Tak. Ja jestem odwróconym Korwinem, po prostu nie zmieniam poglądu. Znaczy zmieniam poglądy i to bardzo szybko. Nie wiem, co wyznaczasz. Dobrze, a dałeś mi punkt? Nie, utrzymałeś po prostu. Aha, no tak, bo na siebie jak. Sam wymyśliłeś te zasady. Na razie jesteśmy na czele mnie po drogi, wiesz? Dobra, to wezmę na siebie tego, ten osąd bohatera jeszcze, bo to czuję, dobrze, że mogę wiedzieć. Jaki rok pisał Mietek w RPH, gdy tworzył herby w pańcie? 94. Nie. Nie? Nie. 92. Ponieważ kurde, wtedy. No tak, ja myślałem, powstała, że to był 94. Drugi. Czyli traci punkt? Nie tak? Traci punkt na swojej własnej kategorii. Ale ja też tak miałem chyba w radiu, że nie pamiętałem, co powiedziałem w jakimś komentarzu, tak życie. Kapek, ale ty komentowałeś tyle meczów, to w prawda. Życiu, że to by było dziwne, jakbyś pamiętał. To prawda. Teraz ktoś, teraz kto wyznacza? Teraz Mietek, ale nie może na siebie. To damy Kamilowi jego broszkę, puścił bąka lewą stroną. Czekaj, ktoś mówi, że Kowal mówił wtedy, że jechał przez most i usłyszał w radiu, że Wisła prowadzi po golu Peszki i chciał skakać, bo myślał, że świat się kończy. Tak, bo to było, że Wisła się odbiła, jakoś miała niezłe wyniki. Tam pamiętam, że Drzazga strzelał gole. A to Drzazga w ogóle, to tam wjechał brutalnie. Tam chyba taki mecz 5-3 z Koroną, nie? Czy takiego było? Tak. I my nawet nie wiem, czy nie komentowaliśmy. Nie strzelił 4 bramek jakoś? Coś takiego było, tak, tak. A co on teraz robi? No właśnie, on jakoś tak awansował z Miedzią, tak, ale odszedł do Podbeskidzia. No. Kontuzję miał. Przez większość sezonu.
Puścił Bąka lewą stroną boiska. Jeszcze kiedyś trzeba ograniczyć naszą ligę, że trzeba wzmóc konkurencję, ale na pewno nie ma sensu dalej tkwić przy tym, co jest. Kontrakt dla Oberhakera wygasa oczywiście po dwóch spotkaniach. Pytanie, czy on ma prowadzić reprezentację i wypić piwo nawarzone do końca, czy też ktoś zmusi go do dania szansy młodym zawodnikom, bo trzeba myśleć o przyszłości, czyli o 2012 roku. Słowenia Polska. Mistrzostw Europy, potem mamy zagwarantowane, no, Słowenia Polska. Ale nie będziemy grali żadnego meczu o stawkę. I ja wam powiem ciekawostkę. Ja byłem na tym meczu. Byłem na tym meczu i po tym meczu, dzień później, idę do, bo pracowałem wtedy w Faksie i byłem, chciałem zrobić wywiad po tym, jak wywalił przed kamerami Benhakera Grzegorz Lato. I przychodzę do hotelu, w którym siedział Grzegorz Lato. I to było też chyba chwilę po tym, jak on mówił, że ma tam na setkę dwie sekundy czy coś. I właśnie bardzo mnie namawiał, żebyśmy do kawki, a to była gdzieś tam 11 albo 11.30 rano, się napili, ale odmówiłem. Grzegorz Lato ci namawiał? Tak. I odmówiłeś? Odmówiłem Grzegorzowi Lacie. Jest to człowiek z najbardziej żelaznym uściskiem dłoni, jaki w życiu kiedyś. Nie podawajcie ręki Grzegorzowi Lato. Jest bardzo, ja go lubię generalnie, ale może, to jakbyś w imadło włożył. Wyjmujesz tak i nie wiesz, co się stało. Tu Grzegorz Lato ma absolutnie mistrzowski. I teraz się boję spotkać Grzegorza Laty. No, wyciągnie do mnie rękę. Tak, i jeszcze będzie chciał, żebyś się z nim napił wódki. Wyciągamy to na tytuł. Nie podajemy ręki. Ale to tak podobno robią ludzie, żeby zdominować cię. Ej, ja byłem na tym meczu. Tak. Ale weź, no jak wiem, że Słowenia Polska, to daj mi ten punkt. Nie. 3-0. Tak jest. Jezu, dzięki Bogu. Ale wtedy, i to był jedyny mecz, że prawie dostałem w mordę. Wiadomo, że wiele razy chciano mi dać w mordę za różne rzeczy, ale tutaj. Jakoś lata ci chciał dać nie, bo gdzieś, nie, ale jak szliśmy na mecz, pamiętam, że byliśmy wtedy chyba z Piotrkiem Kuczą i jeszcze z jakimś dziennikarzem którejś z gazet, to no, tam polscy kibice w dużej liczbie przyjechali do tego, to było w Mariborze, czy to było w Mariborze? Chyba. Mhm, Mariborze. Przyjechało ich bardzo dużo i byli agresywnie nastawieni i nas zobaczyli z takimi plakietkami dziennikarskimi i zobaczyli, że jest że fakt, joj, ty fakt też w mordynie. Ja mówię, nie, panowie, na mecz, nie, kurwa, to jest śpierdol. No i tam musiałem tak bardzo uniżenie, powiedz panowie, spokojnie, nie denerwujmy się. No i tak, koniec historii. Słuchajcie. Znałem lepsze historie. Fajna historia o tym, jak nie dostałeś mordy. To prawda. Słuchajcie, jest news. Czesław Michniewicz pozwie Szymona Jadczaka. O. Ale będzie. Ale z cywilnego? No jak, no nie z urzędu. To liczy, aż tak daleko nasze macki nie sięgają. Ale za tekst konkretnie? Za jakiś tam fragment? Za ten tekst. O kurde. Ale tam jest za co pozwać? Słuchaj, przeczytam ci, co mówi prawnik. Dawaj, to ciekawe. To, że pan Michniewicz rozmawiał z panem Forbrichem, nie jest żadnym dowodem na korupcję. Dlatego wytaczamy proces karny o zniesławienie i pan Jadczak w sądzie będzie miał okazję udowodnić swoje twierdzenia. Punkt mi zapisz. Tak, no, utrzymujesz przecież. Ciekawe, ciekawe. A moim zdaniem to jest dobry ruch w tym sensie, że no, jeśli nie ma tam nic do ukrycia, no to teraz to tym bardziej powinno wyjść, tak? Znaczy wydaje mi się, że lepszy jest jakikolwiek ruch niż żaden. No tak. To jest ciekawy ruch, ja bym powiedział. Będziemy to obserwować. Będą tam nasze kamery. A wiecie, że Korwin też kogoś chciał pozwać za to, że ktoś powiedział, że są dowody na to, że Hitler wiedział o Holokauście? To była taka akcja. Więc nie ma dowodu, że wiedział. No właśnie. Nie ma też dowodów na to, że mówił. Jest nawet nagroda. Teraz nie będę mówił głośno. Bo jest nawet nagroda $500,000. A jest nagroda pół miliona dolarów za to, że na dowód, że rozmawiali o korupcji? Nie ma dowodu. Czesław Michniewicz wiedział o korupcji. Jest nagroda $500,000. Dobra, idziemy dalej. Ja wyznaczam. Jezus Maria. No to polskie najgorsze zespoły muzyczne dla Mateusza. Perfekt perfektem, ale gorszym ananasem jest córka Grzegorza, Patrycja. Wymień jedną piosenkę Patrycji Markowskiej. Ja znam jedną. Ja znam. Tam na dnie chyba taką piosenkę. A czy taki jest tytuł? Chyba tak. Na dnie, pewnie jest tytuł. Nie. To nie jest tytuł, ale możemy uznać, że od was zależy. Tytuł to Świat się pomylił. Faktycznie świat się pomylił. Rogi się pomylił teraz. To jest o karierze świat się pomylił, że dał jej mikrofon. Nie, ona jeszcze miała, czekaj. A w ogóle ta piosenka, ale to jest fekalny żart, to ja nie będę chyba. A w ogóle jest, Patrycja Markowska jest, u Karola Paciorka była ostatnio. To niesamowite. I powiem wam coś, powiem wam ciekawostkę. I cisnęła po tobie. Patrycja Markowska szczerze o swojej muzyce i karierze, nie? No tak wywiad na 5 minut raczej, godzina 40.
Ja nie znam piosenki Patrycji Markowskiej, tylko ja akurat nie mogę sobie żadnej przypomnieć. Ona z ojcem śpiewała taką piosenkę, która była piosenką popularną zagraniczną. Tak, to było takie, to nie sekunda, 7 sekund, nie, coś nie, tam. Nie, tak. Moim zdaniem, jeśli byłaby to popularna to piosenka, to by sobie ją przypomniał. Nie? Nie. To była Anna Maria Jopek chyba. Nie, to ona była. Coś tam było, utulę cię do snu? Poczekaj, to nie sekunda, to śpiewacz się mówił. To co, Roki utrzymuje punkty, czy nie? Tak, zaliczmy. Dziękuję, przyjaciele. Proszę. Proszę. Bo już chciałem rzucać do kubełka. Z Marcinem Urbasiem ma fajną. Marcin Urbaś to ten biegacz był. I on śpiewa? Chyba z kimś pomylił. Świat się pomylił. Wyznaczasz. Roki. To może szrotolotek dla... Kto chce szrotolotek? Kuba. Nie chce. No to Kuba dajmy. Bardzo chce. To dajmy Kubie. Nie chce. Orzesz ty. Ronald Gersaliu. A ja go kojarzę. Ronald Gersaliu. Słynny Ronald Gersaliu. Rumun? Nie. O, to tak kojarzę. O, Austriak, UKS chyba. Austriak, UKS. Tak. Ja cię kręcę. To, nie, to jakiś inny on grał w tych czasach, jak oni się utrzymali. 2012. Chyba. A to nie było tak, że Marcin Adamski załatwił ten transfer? I on w Rapidzie kiedyś grał. To nie był zły piłkarz. No w Austrii go wiedzę. W Austrii, tak? No. No to na pewno Marcin. I w Red Bullu Salzburg. No nie był zły, ale nie tak dobry, żeby Kuba go pamiętał. To prawda. A ja myślałem jakiś Rumunie z Brookbetu, który się podobnie nazywał. Mógł już, no. Czekaj, może wpiszę nazwisko, może są dwaj. Wpisz Rumun z Brookbetu. Tylko jeden Gersaliu. Nie, Gersaliu jakoś, no podobnie, no nieważne. Gergel. Grendel. I wyznaczę Roki dalej. Weszło FM się podłączyło w ogóle pod nasz quiz, bo jest taki quiz radiowy, prawda? Taka stara ekipa radiowa. No, bardzo nam miło. Pozdrawiamy wszystkich. Dobra, to wezmę może... Puścił Bońka lewą stronę, Bońka, nie Bońka. Wszędzie tego Bońka widzę. Puścił Bońka lewą stroną. Sesja. Na siebie. Kasiasowi. Kurde, mam nadzieję, że mnie zdemonetyzują. Dość długo tam było, bo było powiedziane, że Hiszpania, tak? No. No, to chyba łatwo, ale wynik. Francja, Hiszpania. To był taki mecz, kiedy Zinedine Zidane, no chyba na Euro 2004. Strzelił gola Hiszpanom. A wydaje mi się, że on strzelił dwa gole wtedy. Jednego z rzutu wolnego, a drugiego z rzutu karnego. I skoro to był... Na jakim Euro? Euro 2004, tak mi się wydaje. No bo on 2006 już zakończył karierę po mundialu. A chyba tam wtedy nie grali z Hiszpanią, chociaż mogli grać. I wydaje mi się, że to było tak, że strzelił Zidane, Raul wyrównał i Zidane na 2-1. 2-1 dla Francji. Nie, 3-1. Aj. Ale doceniam... Ale to, i to, a nie, to było na Euro, to jak Raul strzelił. Mundial 2006. A, 2006 no. To było, tak? Tak, tak, tak. To nawet blisko nie byłem. Nie, no trafiłeś, że z Hiszpanią. No, to prawda. Nie opłaca się brać na siebie, także już nie biorę na siebie. Minus punkt. 7. Jesteś ostatni. Szok. Ale możesz do kubeczka sobie na przykład rzucić. O, uszaty prowadzę. Mogę teraz do kubeczka? Co mam tak mało kompromitujące? A nie, bo ja przecież ja wyznaczam dalej. To jak trafię raz do kubeczka, to no. Będę miał wyznaczanie dobra. Dalej. To sobie zostawię rzucanie na później. To może... rebusy. To jest trudne. Adam Frączak? Nie. Co to jest za stadion? To wygląda jak stadion, który nie powstał nigdy. Ty, ale rozdzielczość tej drugiej foty. Adam Sandler? Nie. Adam Marcinie? Nie. Podpowiem. Bo... Adam Godlewski i stadion. Adam Go Stadion. Nie. Podpowiem, że jest to dziennikarz. Znaczy odpowiedź jest dziennikarz, bo na zdjęciu też jest dziennikarz. I stadion. Adam Romer? Nie. Jest taki? Jest, nie? No jest taki, prowadził tenis klub no, przez lata. Pracowałeś z nim. Przecież słuchałem wszystkich tenis. No właśnie, wszystkie odcinki. No. Ma wszystkie płyty. Adam Kotleszka? Nie.
Przepraszam pana Adama Romera, że zwątpiłem w niego. W ogóle chciałem się przyznać przed widzami, że jak... Adam Dawidziuk. Nie. Że jak był Rybus... Nie wiem. Myślę o wszystkich Adamach, jakich znam dziennikarzy, no. Chciałem się przyznać przed widzami, że jak był Rybus z Adamem Łatką, to go wymyśliłem na poczekaniu, bo zapomniałem odpowiedzi. O ty oszuście. Ważne, że jakoś wybrnąłeś z tego. No po... nie najlepiej. Było drzewo, a ty oglądałeś ten odcinek? Bartek? Z Adamem Łatką. Chyba nie. Było drzewo na tle, czy na tle drzewa był budynek. Powiedziałem, że to drzewo wygląda jak łatka. Adam Marchniński? Tak, Adam. Nie. Adam... Ale ty jest polski dziennikarz? Tak. A sportowy? Tak. Ale taki z drugiego szeregu. Ale poznalibyście na ulicy. Bo on zawsze miał takie fryzury, takie lata 80. On był taki gość. Co? A był, to nie żyje? Nie żyje, żyje. Ma się dobrze? No bo już nie występuje tak bardzo publicznie. Chyba już nie ma go w stacji na C. Adam Westphal. Tak jest. Ach, kurczę. Adam Westphal. A, bo to Borussia Dortmund. Westfalen Stadion. Tak, ja cię kręcę. Plus punkt dla Rokiego. Za trudne. Nie ma już Adama Westphala? Nie ma. Czemu? Nie, był jeszcze w zeszłym sezonie. Mi się nie, wydaje, nie było. Nie było. Jak go myśmy go spotkali na wyborach PZPN-u. Tak? No, ale nie, to myśmy Grzegorza Milkę spotkali. Przepraszam. Możliwe. Mogli się nie pomylić. To anegdoty dzisiaj. Anegdoty takie, o. Dobra, to może szerotolotka dla... Kto prowadzi? Ja. Dobre. Sprawdźmy. Gapek chyba, nie? Mietek i Gapek. Nie, Mietek ma 8. Tak, dobrze. O Boże. Brawuję się. Gwiazdy i celebryci Hoju. Czy oni coś wiedzą? Sprawdźmy to. Co? Dla ciebie. Ale co? Zresztą to latek. Przecież ja mam odpowiedzi. A, to prawda. To jest dla Mietka. A nie, Gapek prowadzi, nie? Nie, Mietek. Gapek prowadzi. Mietek, ale powiedziałeś, że dla Mietka. Powiedziałeś już, ale że ja dla Mietka. To jest, więc... No to super, to idealnie, proszę. Kurde, blefowałem. Brazylia, Liverpool. Fabinho. Kapiksaba. To się czyta Kapiksaba? Kapiszab. Fabinho Kapiszab. Dobra, zacznijmy od kraju, żeby tego nie przedłużać, bo to brzmi jak Brazylijczyk, ale pewnie dałeś takiego, żeby brzmiał jak Brazylijczyk, ale to nie jest Brazylijczyk. To jest Brazylijczyk. Uznajemy. Zaraz trafić w klub. Nie wiem, Pogoń Szczecin miała dużo Brazylijczyków. Odpowiedź? Tak. Dobrze. O, panie! Pięknie. No i widzisz. Brawo. Yeah! To teraz z rozpędu biorę na siebie swój osąd bohatera. Proszę bardzo. Jak Mietek nazwał Duszana Kuciaka w Kowal Menadżerze? Puszczak, Fiuciak, Kruciak, Siusiak. Co? Och, pachnie proces. Znając mnie, to Fiuciak. Tak. Ale nie pamiętam tego. Do dzisiaj z tego korzystam. Ale do dzisiaj mnie to bawi. Ja nazwałem wirtualnego Duszana Kuciaka, czyli tego współ menadżera, nie prawdziwego. Mietek tak po prostu nie miał licencji. Prawdziwego Duszana Kuciaka bym nigdy tak nie nazwał. Oczywiście. Wtedy Mietek się dowiedział, że jest taki bramkarz w ogóle. I on gra w polskiej lidze. No inną linię obrony wybrałem, Kuba. Wiedziałem, kto to jest, ale zawsze właśnie jak graliśmy tego Kowal Menadżera i tam jechaliśmy jakieś piłkarze, to ja sobie tak tłumaczyłem, że przecież nie jedziemy po prawdziwym piłkarzu, tylko po wirtualnej inteligencji. To już wieczór procesów może być. No grubo się robi, powiem. To jest dobra odpowiedź. B, Fiuciak. Bydlak. Ja wyszedłem właśnie na prowadzenie. Wyszedłeś na bydlaka przede wszystkim, ale też na prowadzenie. Nie, na egzefo z Gapkiem. A teraz już wspomniałem, było coś takiego, bo on nam zawalił, no tak. Dobrze. A wy nie graliście... On nie grał u nas. Nie graliście Lechią. On nie grał u nas. A to może obronił coś. U nas Majecki grał. Faktycznie. I niezgoda niestety. No. Ach, dobrze. Nie mogę już na siebie. Nie. Nie, no jak dobrze odpowiedział, to może. No tak, możesz, ale chodzi mi o to, że wyzerowaliśmy już pierwszą kategorię. W ogóle jestem po rozmowach i być może
pojawi się taka nowinka technologiczna jak skreślanie. Nie. No? Serio? Nie. A może tak, że w ogóle zniknie? Nie. Za dużo. Dobra, to jeszcze raz na siebie, dawaj tą drugą. To też a może prędzej, że zniknie, bo wiesz co, bo gościu napisał program, który ja będę mógł z pozycji komputera dodawać i odejmować punkty. Myślę, to znowu jakiś widz za darmo zrobił? Myślę, że dało się to łatwiej załatwić. On siedział dwa lata, odkąd trwa quiz i pisał program. Taki trochę styl zarządzania jak Stalmielec. Tak. Tuż szukacie... A śmiałem się z nim. Nie, ale miło, no. Dawaj tą drugą kategorię z tymi tweetami na mnie. Dobra. Muszę uciec, bo wreszcie kategorii... Bo pytacie, tak, jeśli w drugiej turze byłby Duda z psem, głosowałbym na psa. Paweł Paczul. Tak jest. Pamiętam tego tweeta. Gdzieś. Kontrowersyjny, taki polityczny. Dobra. Podpisuję się. Odskoczyłem trochę, to dajmy teraz rebusy. Okej. Okay. Tutaj podpowiem, bo też będzie trudne. Nie jest to postać znana z piłką. Bardziej ze sportami walki. Andrzej Najman. Waldemar Kasta. Tak jest! Jak? Waldemar Kasta. Co? Ja cię kręcę, brawo, w Kuba! Waldek z Złotopolskich i Kasta sędziowska. Tak. Co za błyskotliwość. Można, no? Można. Lata treningów. Ja ze Złotopolskich to bardziej z Zenona pamiętam. Nie było tam Zenona. Był. Młody Paraszczak. Ten co, topa. Co, on się nazywał Zenek? Młody Paraszczak. Przerzucał. Mi się zawsze zdjął mi z Paraszczaka. Plus punkt dla Kuby. Tak. Dam coś za Gabka. A dam jeden na jeden z Gabkiem. Dawaj. Robimy to. Pojedynek na uczestników mundialu 2022. Bez błędów. Oczywistego. Bez damy, błędów, bez dobra. Błędów i zaczyna Kuba. Włochy. Polska. Ty to jest. Jest, dobrze. Brawo. Argentyna. Wow. Dobrze. Meksyk. Dobrze. Arabia Saudyjska. Dobrze. Wow. Brazylia. Dobrze. Katar. Niemcy. Dobrze. Anglia. Portugalia. Hiszpania. Belgia. Australia. Nie da się ukryć. Jakie tam są jeszcze kraje? Kuba, dopiero 12. Wiem. Kamerun. Kamerun? Nie. Tak. A tak, oni z Egiptem wygrali. Nie? Ty tu nie zaglądaj. Ty. Ja nie zaglądam. Ktoś inny wygrał. Francja. Tak. Ale on, ja jadę. W ogóle mam taką teorię, że 95% ludzi, którzy mówią, że wygramy za Arabią Saudyjską, no, łatwo, mówi to na podstawie meczu z 2002 roku, kiedy oni przegrali 0-8 z Niemcami. Tak. Ja w ogóle jak przeczytałem tekst Pawła Grabowskiego u nas w kwartalniku i o tym Hervé Renardzie, o tym trenerze i o tym, jak on prowadzi tę Arabię, to powiem wam, że trochę mi optymizm spadł, jeżeli chodzi o... On będzie ich miał chyba miesiąc wcześniej wszystkich do dyspozycji na takim obozie, bo liga specjalnie przestanie grać. Znają przecież jakby uwarunkowania kulturowe, no bo Arabia i Katar ten i to wcale nie musi być łatwy mecz. Mnie trochę tak zdziwiło, że chyba Czesław Michniewicz powiedział coś takiego, że Meksyk jest najważniejszym meczem, nie? Że wszystko na Meksyk idzie. Mhm. I Meksyk, który jest mega drużyną turniejową, Kuba, nie? Bo ty chyba o tym pisałeś, że tak, osiem turniejów z rzędu wychodzili z zawsze grupy. Zawsze wychodzą z grupy. No, zagrali też na jednym z meczów. Jesteśmy w pozycji, żeby tak ignorować tą Arabię. No ale może... Dobra. Stany Zjednoczone. Tak jest. 15. Walia. Kanada. Mhm. Chciałem powiedzieć Stany Zjednoczone jeszcze. Psia mać. Japonia? Senegal. Ten co tam zagląda bezczelnie. Ja nie... Jak zagląda? Ja nic nie widzę. No co ty gadasz? Że to w ogóle nic nie widać. No nic ale nie widać. Sprawdzasz tylko, czy nic nie widzisz. Nie no, myślę i tak sobie głowę ten do tego. O Jezu. Ameryka Południowa. Kto tam? Argentyna, Brazylia? Kto tam awansował jeszcze? Ktoś strasznie dał tam dupy. Nie pamiętam teraz, żeby się nie pomylić. Chile czy Urugwaj? Ktoś tam się wykopytnął okrutnie. A. Nie chcę mi się wstrzymać z tych rąk. To reszta. Pamiętasz ile powiedzieli? 19 chyba. Nie ruszyłeś palcem ostatnio.
Obserwowałem swoje palce. Jest najmniej ruchliwy. Ciężko to... Oszczędza go chyba, daj mu żyć. Który jest najmniej ruchliwy? No, serdeczny. Jak to? Ja umiem. No spróbuj. On jest najmniej mobilny. A tak połóż rękę co? U mnie się każdy rusza. Senegal był? Był. Był. Nie był. Był. Powiedziałem. Kamerun powiedziałem. Nie, powiedziałeś Kamerun. Powiedział Senegal i ty nie ruszyłeś palcem wtedy. A. Powiedziałem najpierw Kamerun, a potem Senegal. Tak. Tak. Korzystając z przerwy, chciałem pozdrowić Alicję i Filipa z Żuromina. A wyjaśnisz dlaczego ich? Nie. Natomiast, co ciekawe, są też takie miasta jak Wołomin i Tarchomin, ale to są inne miasta. A Tarchomin to jest miasto, nie dzielnica? Nie wiem. Tarchomin to jest dzielnica. Ja, możliwe. Mam kolegę, który mieszka w Gdyni, ale ma ksywę Tarchomin. A czemu? Bo wcześniej mieszkał na Tarchominie. I też chciałem. Nie kryje się za tym jakaś wybitnie fascynująca historia generalnie. Ciekawe. A dobra, Holandia. Mhm. O Jezu, to oczywiste. Nagle pan coś mnie trafiło. Z Tarchominem ci się skojarzyło? Iran. Czekaj, bo przepisałem się na Facebooka. Iran. Dobrze. Nie lubię cię już. A była, oglądałeś taki serial Technicy Magicy? IT Crowd? Co tak, nie? Zajebisty był, tak, tak. I właśnie było z Iranem, bo była taka scena, że typiara wcześniej była facetem i spotykała się z tym gościem i powiedziała mu, że I used to be a man. A on mówi, że luz. Byli ze sobą, uprawiali seks i wszystko. I ona tak po miesiącu mówi, cieszę się, że przez mój sekret mnie nie zostawiłeś. A on jej powiedział, no co za sekret, każdy kiedyś mógł kiedyś pojechać do Iranu. A ona, dlaczego do Iranu? No powiedziałaś mi, I used to be in Iran. No, I used to be a man. No. A to lepsza by była puenta, jakby chodziło o Jemen chyba. To tak bardziej brzmi. Man, Iran. Fonetycznie to tak niby podobnie. I used to be a man, I used to be Iran. I used to be Jemen. Po czterech piwach mógł się, wiesz, dobra. To nie jest to, że taki żart na moim poziomie raczej. Wiesz co, dobra, ja już to skończę, bo to Paragwaj. Czy nie awansowali, czy nie? No, chyba nie. Chyba nie. Wątpię. Nie ma. Kurde, no wiedziałem, że któraś z tych Ameryki... Było... Ale blisko byłeś, bo Urugwaj jest. No to właśnie mi się wydawało, że Urugwaj albo Chile nie awansowali. Nie, to Chile nie awansowali. Tak, nie pamiętałem, której, pomyślałem, to Paragwaj musiał awansować. Kurde. Gapek minus jeden, a jakie tam jeszcze plus były? Dwa. Jakie tam jeszcze były? Bo tak Kostaryka, Ghana, Ekwador. Ekwador. Tunezja, Korea Południowa, Serbia, Maroko, Japonia, Chorwacja, Szwajcaria. Czy ja Japonię powiedziałem? Japonię powiedzieli. No to dobra. Chorwacja, a Chiny nie też, nie? Nie. No właśnie, tak czułem, że Chiny nie. I myślałem, że Paragwaj. Ach, no. No ja też wiedziałem, honor wszystkim kibicom Ekwadoru, przepraszam. Wiedziałem, że ktoś tam odpadł w Ameryce Południowej, więc nie ryzykowałem. No nic to. Miałem to zrobić. Chorwacja, na widzisz, etapach. Zapomnieliśmy. No, Chorwacja i Szwajcaria takie dość oczywiste też. Na czym polega ta piłka, mi powiedz, bo ja nie widziałem jeszcze. Że jak źle odpowiesz, to możesz rzucać, żeby utrzymać swoje punkty i przyjąć pałeczkę. I to jak rzucę i nie wyleci, to utrzymuję. A tam stygniesz, a to stoi tutaj. O, rzesz, ty. To rzucę. To Jeremy Sochan może w moim tym rzucić? Może. Jak go to ściągniesz? Boże. Chcesz teraz? Nie. Dobra, to Kuba wyznacza. To damy dla Bartka najgorsze zespoły muzyczne. Dokończ tekst piosenki czerwony jak cegła dżemy. Nie wiem jak mam to zrobić, ona zawstydza mnie. Pierdolne whisky sobie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Może walnę kilka drinków, one nakręcą mnie. Czerwony jak cegła. Nie idę do domu, ona pokocha mnie. To musicie wiedzieć, jak ktoś sobie nie zdaje z tego sprawy, że to jest ukochany zespół Mietka. Prowadziliśmy audycję w radiu i jedną rzecz mógł wybrać, której nigdy już nie zrobi, to powiedział, że chciałby na koncert Ryśka Ridla pójść, bo tak go uwielbiał. Fenomen. Tak było. Piszą, że faktycznie był Jemen tam. No właśnie, to miało więcej sensu. Nie, Iran był. Iran był. I used to be Iran. Paweł. Nie rozumiem fenomenu zespołu Jam. Wiemy.
Wiesz co, ja, u mnie się trochę zmieniło od tego czasu. W sensie ja dalej nie lubię tego zespołu i wolę go nie słuchać, ale stałem się bardziej tolerancyjny, jeśli chodzi o to, kto jaką muzykę słucha. A ja też nie, ale ja też nie mówię, że Kuba Białek to jest debil, bo on słucha dżemu. Nie mówię tak. Ja nie słucham dżemu. Ale to przykładowo. Nie wiem, jak to mam to zrobić. Zostaje za mnie. Może walnę kilka drinków, one nakręcą mnie? Nie. Strach ma tak wielkie. Kurde, tak myślałem na początku. Wokół ciemno jest. Super wers. Właśnie. Ale głupi. Widziałem. Napij się. Rzucam. O, dawaj. Nadzieja białych. O kurde. Po każdym rzucie piątki trzeba być. Daleko. Co to myślałeś? A mogę od kozła? Nie. Sposobem dolnym spróbuj. Nie, no można. Przecież... No gdzie od kozła? No przecież można było. Widziałeś, żeby w koszykówce tak rzucali? Nie widziałem. Ale, myślisz, ale żeby nie było punktu, jakby od kozła ktoś rzucił? Nie. Byłby. Nie. Byłby. Tablicę ci mogę zrobić, tyle ci mogę powiedzieć. Nie, tak powiem ci tak, koszykarzem nie będziesz. Dwa masz. A, jeszcze jeden. Jeszcze jeden rzut ma? Dwa masz. Ale powiem wam, że przed programem Kuba próbował. I to była najgorsza próba, jaką wcześniej widziałem. A gdzie rzucił? Jestem fanem. Najpierw stał tutaj 30 cm od tego, kubełka przerzucił. Później stanął tam i trafił w lampę. Nie rzucaj we mnie, cię proszę. Ja się wolę odsunąć. Jakbym wiedział, że dwa, to pierwszy bym rzucił w ciebie mocno. Tak niewiele brakowało. Tak blisko. Tak blisko jak to jest niesprawiedliwe. Teraz. Tracisz punkt. A się odjąłem go. Czy nie? Nie. Chyba tam też czuwa. Jasiu, pokaż klasyfikację. Tośmy się nagadali. Jasiu zasnął. Według mojej wiedzy Jakub Białek ma 11 punktów. To się dosyć mocno różnicie. No, ja mam rację. Są to pewne rozbieżności. Jakub ma 11. Ale jak z 9 mógł mieć 11? No bo wygrał z Gabkiem. Jasiu, zawiodłem się na tobie. Widząc, jak to liczysz. Dobrze, że jest Paweł. Ja, czyli na Rokiego dam piłkarzyki. Nie ma już chyba. Czy jest? W którym roku powstał Polski Związek Futbolu Stołowego? Można wiedza podstawowa. O rok! Łaskawie. W 1991. No nie. Ponieważ powstał w 2009. Dopiero? Tak. Co? Skandal. Dopiero jak Miemietek został sędzią, to powstał. Ty, czekaj. Co? Nie, to było później. A nie byłem takim profesjonalnym sędzią. No, pracowałem... Zauważyliśmy, jak nie znałeś ustawienia. Także niekoniecznie. Pracowałem w firmie, która robiła eventy i jedną z takich ofert było to, że wypożyczaliśmy stoły na takie firmowe imprezy i organizowaliśmy turnieje dla pracowników piłkarzyki. Więc no, byłem sędzią, ale w amatorskich rozgrywkach. Okay. Kolejna świetna anegdota dzisiejszego dnia. Kto wyznacza? Ja wyznaczam. Okay. Szrotolotek dla Gabka. Ja nie chcę, żeby Kuba wygrał, ponieważ on skrytykował mój tekst Pochwała Słońca. To powinien zaczynać jak kiedyś, wiesz, Krakowia z ujemnym bilansem dzisiaj punktowym. Tak. W związku z tym, ja nie rozumiem dlaczego. No, dlaczego ja ci upomniałem o te punkty? Willy Rivas. A ty byś wiedział, że miałeś 11? Nie, co ty. Paweł, dzięki mnie uniknąłeś publicznej kompromitacji. A to potraktuj to jako... A może ja chciałem mieć kryzys w social mediach. Słuchaj, jak chcesz. Daj mi mieć moje kryzysy w social mediach. No. To mogłeś rzucić przecież. Dla kogo jest Willy Rivas? Na mnie. Willy Rivas. Williego Rivasa nie znasz? A z kim na formie? Nie mam pojęcia, kto to jest. Słynny Willy Rivas. Syn starego Rivasa. Kraj, tak? Najpierw. I ojciec młodego. Kraj, Williego Rivasa. Tego nie wiesz.
podejrzewam. A powiedz chociaż, czy Europa, czy nie, no pomóż trochę. Ziemia. No weź, no to też naprawdę nie będzie wielka podpowiedź, jak po jeszcze Europa. Nie wiesz, skąd jest Willy Rivas? Nie jest to Europa. Kostaryka. Nie. Ach, no to już przegrałem. Dobrze. Peru. Górnik Zabrze. Który rok? 2008. Ile tam zagrał meczów? 4. Jakby nie pamiętałem. 4 mecze, ale jakie to było. No weźcie do walczy tego białka, no. Prawda. Nie róbcie tak. Poza tym ja teraz wezmę na siebie. A jak przyjdziemy, skończymy program, to ci przeczytam tekst Pochwała Słońca. Nie, no jak my go czytamy dzisiaj. Świetny. Nie, no już taką bo zrobiliśmy reklamę, że teraz tego trzeba. Ale to będzie najbardziej legendarny tekst, który się nigdy nie ukaże. Ale ja chcę tak po dwóch rowarach dopiero. Dobra, to będzie taki biały kruk polskiego dziennikarstwa, ale widać, że mi przegrzało słońce. No, prawda. Do. Wietek patrzył trzy lat da siebie. Okej. Okay. Jeden z faniaków na buldupy o porażkę FIFA 18 kiedyś zaproponował mi rewanż w PS6. Odpowiedziałem, czemu nie? Odezwij się do mnie na FB, podam wszystkie potrzebne linki do instalacji gry oraz instrukcje na filmach i będziemy grać. Uśmiechnął się i nic nie zrobił. Okej. Okay. Nie przygotowałeś się. Nie no, na pewno więcej w FIFA grał Paweł. I to... Dobra. Czekaj, nie rozumiem tego, czemu... A co to 71? Podam wszystko. Ktoś napisał traktat i przebił... Traktat o słońcu. I przebił go na drzwiach redakcji. To nie ma sensu. Zawierał 100 postulatów. I między innymi ten. Ale to jest w ogóle do przestępstwa nakłonienie w tym. Linki do instalacji gry. Nie wiem zupełnie do czego się to odnosi, bo podejrzewam, że to jest komentarz do czegoś szerszego. Dlatego daję Mietkę. Nie no, nie. Gdzie? Sylwester Banach. A przecież random jeszcze był, kurde, przecież mogę randoma dać, Boże. Właśnie. Bardzo dobrze. Chamie. Minus punkt. Dobra. I teraz ja wyznaczam, ale nie mogę na siebie, tak? Czy jak to jest? Tak. To na Bartka... Puścił Bąka lewą stroną. Tylko Frankowski opanował pole karny. Frankowski! Gol! 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 1-1! Polska Anglia 2-1 dla Anglii. Kompletna na mileniu. Tylko biało-czerwone flagi, no. Do końca to słuchaj. To nie był ten mecz? To jest... Daj jeszcze raz, no. Bo już myślałem, że wiem. Tylko Frankowski opanował pole karny. Frankowski! Gol! 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 1-1! Kompletna na mileniu. Tylko biało-czerwone flagi, no. Jestem z tobą. Duchem i ciałem. Ale strzelił Frankowski gola w meczu, który Polska przegrała z Anglią 2-1, nie? Tak. Tak. A teraz wyjdę na jakiegoś debila totalnego, bo to milenium to jest stadion. I bank. W banku raczej nie strzelił. Ale chyba nie grali w oddziale. Ale jakby grali z Anglią, to by grali na Wembley, nie? Powiem ci w tajemnicy, bo to ci wiele nie podpowie, że tego gola Frankowski skrzył na Old Trafford. Jak na... tak? To nie było na Wembley. No, nie zawsze grają Anglicy na Wembley. Ostatnio dostali w cheery od Węgrów na Wolverhampton. No to utrzymam, że na Moli New Polska, Stadium. Anglia 1-2. No źle. Polska Walia 3-2. Za Pawła Jednasa. Nie byłem aż tak daleko. Kto wyznacza? Ja, Rebus. Bartłomiej Szczęśniak. Tak jest. Wyczekał, on wiedział, że będzie. On wiedział, że będzie. Plus punkt. Ale tym po lewej to nie jest Bartłomiej. Nie? Ale Bartosiak. A, okej. Okay. Co jeszcze mamy? No sporo jeszcze, no co? Tylko wykorzystaliśmy już Bąki. I Osąd. I Środolotek. Ach, to dzięki Bogu. To może wezmę sobie jeden na jeden z kimś. A dawaj ze mną. Dobra, z Bartkiem.
Pojedynek na Mieczysławów związanych z polską piłką. Mogę zacząć? Zaczyna osoba z większą liczbą punktów, a że jest ex aequo, to zaczyna osoba, która wyznaczała więc roki. Mieczysław Orzuk. Mieczysław Agafon. Brawo. To jest Mieczysław Orzuk. Co? To jest Mieczysław Orzuk. No sprawdź. A, faktycznie. Dobrze. Agafon tak, oczywiście. Ja bym wiedział tylko Agafona. A właśnie, chyba też tylko Agafona. Roki teraz, co na mnie podkazujecie? Kurczę, mogłem taktycznie zacząć od Agafona. Mogłeś, to prawda. No nie muszę. Mieczysław, jakiś z takich starych tych. Mieczysław. Chodziło, wybrałem takie imię, bo Bartek ma taką ksywę. Dzięki, że mam Bartek. Jest jeszcze jeden na pewno. Tak? Na pewno jakiś jeszcze jest. Taki aktualny. Aktualny? Aha. Uh-huh. Aktualny? Mhm. Ależ z pożądaniem na ciebie patrzy teraz Roki, chciałby wejść w twoją głowę. Ale z Ekstraklasy? Nie mogę więcej powiedzieć. Działa w piłce aktualnie. Dość tak? Powiedziałeś, Kuba. Co dość? A, no, że już powiedzieliście. Już nadzieję w nim tak. Wywołałeś, że jakiś jest, a to ale jest... trudny, nieoczywisty bardzo, nieznany. Czemu kroiliście stół? Jak kroiliśmy stół? Bo jedzenie mam zabrać. Ukrojony stół. Głodny byłem. Mieczysław. W PZPN-ie, tyle się na dziadki mogły mieć na imię Mieczysława. No ja właśnie też tam szukam. Ja tam a wiecie, jaka jest ciekawostka? Że Czesława Michniewicza będzie bronił ten sam adwokat, co fryzjera. Żartujesz? Nie. Naprawdę? Jaja se robisz? No nie. Nawet jest o tym dyskusja. Lol. Piotr Kruszyński się nazywa. A ja bym wziął Kaszewiaka na adwokat. Nie, no powiem wam. A, dobra. Dobra. Nie o tym program. No już powiedzieć. Nie wiem, dziwna decyzja moim zdaniem. Żeby co? Żeby pozywać dziennikarza za to. O, dobrze, ja jednego jeszcze Mieczysława znałem, też aż sprawdziłem. No, Roki. Mieczysław Nowak. Coś miałem strzał, tak ależ strzał. No, nie kojarzycie. Jak nie ma na 90 minut, to nie uznaję. No, ale to mógł w innej roli występować. Ale ty nie wiesz, co to jest. Jak nie? To jest syn starego Nowaka. Dobra. Mieczysław Nowak. Jest. Kim był? Nawet jest. Dwóch. Roki brutalnie dobry. Jeden był napastnikiem, a drugi był pomocnikiem. I teraz Mieczysław Kowalski. Żaden z nich nie urodził się przed 39. Mieczysław Kowalski. To samo kryterium, 90 minut? Tak. Może być gorzej, Nowak jednak. Nie ma. A Zieliński jest? Sprawdź, bo się tak jeszcze wahałem. Kowalczyk. Mieczysław Zieliński jest. Kur. Chyba jakiego miałeś Mieczysława? Golbę z Podkarpacia. No działacza. Właśnie, po ty. A ty? Ja miałem, był taki fotoreporter przez lata przeglądu sportowego. Jak ja przychodziłem do gazety tam z 20 lat temu, to on był wtedy już takim seniorem, Nestorem już nie żyje niestety, Mieczysław Świderski. On przez lata robił, to można by było podciągnąć, że on przez lata robił jakieś piłkarskie, sportowe zdjęcia. No. To tak, i rzeczywiście Mieczysław miał. Chyba w łeb dostaje, co? Masz 7 punktów. Czyli trudno. Czyli mało.
Przypomniała mi się brutalna anegdota, jaki był najgorszy tekst, jaki się w historii nie ukazał dziennikarstwa sportowego. Nie wiem, czy ja to mogę mówić. To dzisiaj powstał. Nie, słońce. Ale drugi, słuchajcie, w gazecie, chyba w Życiu Warszawy, ale nie jestem pewien, przed laty, kazano napisać jednemu z dziennikarzy sportowych, który słynął z tego, że lubił kobiety do towarzystwa, tekst o tym, że coraz więcej mężczyzn zamawia sobie panie przez internet, a nie chodzi już do domów publicznych. Żeby jakby pokazać, że zmienia się ten trend, że internet, no i to miał być taki poważny reportaż, nie? No i naczelny sobie tam... Wcieleniowy. No taki, okazało się właśnie, że mniej więcej taki był, ponieważ naczelny, to były te czasy, że te, wiecie, te kartki były wywieszone wszystkie na stronie i tak naczelny podchodzi gazety, patrzy i zaintrygował go tytuł, bo było tytuł Zmierzch burdeli. No i się okazało, że to był dokładnie tak jak mówisz, reportaż wcieleniowy. Ów dziennikarz poszedł, skorzystał i opisał z takim dramatycznym smutkiem i z taką nostalgią, że to już nie są te czasy co kiedy i że teraz ciężko znaleźć dobry burdel i tak dalej. I jak ten naczelny to przeczytał, to mało nie dostał zawału i w ostatniej chwili, to było tam 15 minut przed deadline'em, zdążyli jakiegoś selfiaka wrzucić, czyli jakąś reklamę. I ten potem pamiętam, że ten tekst sobie rozsyłano po wszystkich gazetach tam 20 lat temu i ten zmierzch burdeli był takim absolutnym hitem, także myślę, że nie przebijesz tego, Paweł. Ale przewidział. Nawet tym swoim, no przewidział. Tak. Pochwała burdeli. Kuba i Roki. Mam nadzieję, że Kuba przegra. Tak się nie wydarzy. Powinno. To może piłka rzeki dla Kuby. Nie ma już chyba. Nie ma, nie? Piłka rzeki. Nie ma. Szrotolotka też nie ma, tak? Nie. No to damy mu najgorsze zespoły muzyczne. W którym roku doszło do wielkiej tragedii i został założony zespół Łzy. Można się pomylić o rok. Ale tutaj każdy by dwie piosenki potrafił wymienić. Agnieszka. Myślę, że wówczas... I Narcyz. W tym momencie, o którym mówimy, było ciepłe lato, choć czasem padało. Ach, chyba. A wiecie, że oni się rozpadli niedawno? Tak. No, założyciel i dotychczasowy lider zespołu Adam Konkol. On miał jakieś problemy z sercem chyba. Wymienił cały skład. Ten wokalistkę wymienił? Co? Wokalistkę wymienił? I powstały dwa zespoły Łzy, jakby kurwa jeden nie był wystarczający. I ten drugi wydał sekwę piosenki Agnieszka. A w ogóle jeśli chodzi o takie zespoły, to była taka historia, że był jakiś taki właśnie zespół, taki znany, ale nie potrafię przypomnieć sobie nazwy. I oni mieli wokalistę i go wyrzucili, i Marek Mostowiak był wokalistą nowym. Co? A nie Jacek Kawalec? Jacek nie. Kawalec jest w budce suflera. Tak. To ale Marek Mostowiak był naprawdę. Kiedyś byłem na jakimś... On się nazywa Kacper... Kacper Kuszewski się nazywa. No. Także jest prawie jak Rokuszewski. Ej, ale Jacek Kawalec w budce suflera to jest za dużo. Jak ja to słyszałem... Muszę sprawdzić, jak ten zespół się nazywa. To ty też od Jacka Kawalca. No on śpiewa jak Cugowski. Naprawdę, nawet, tak, że mógłbyś, jak słuchasz, mógłbyś nie wychwycić, że to nie jest Cugowski, tylko a tak totalnie próbuję go podrobić. Nie ma swojego stylu Jacek Kawalca. Nie chcę tam hejtować Jacka Kawalca, ale no, faktem jest, że jest to taka niespodziewana decyzja. Coś, czego byś nie przewidział nigdy. W latach 2016-18 był wokalistą zespołu Leszcze. A. No to nie jest Marek Mostowiak. Co no ty... jak nie Marek Mostowiak? No, jestem na jego Wikipedii. A. Widzę, bo ma charakterystyczna M na przykład. Leszcze to był ten gość, co prowadził jak tak. Tak, on był takim niskim głosem. A to fajny był program. Tak. No taki dość pomysłowy. Tak, fajny był gość. Fajny, no. Ale zespół Leszcze to też bagno. Dobra nazwa. 9-7. Ich akurat pamiętam tylko jedną piosenkę. 9-7? Tak. Źle? 9-4 bym powiedział 5. Ale dobrze, ponieważ do tej wielkiej tragedii doszło w 96. O! No. Długo myślał, Kuba, nic się nie nazywał. Cieszy mnie to. No, niestety, kiedy to mogło powstać. Niestety utrzymujesz swoje punkty, co cię martwi, ponieważ masz tyle samo co Roki. Dobrze. Zobaczmy klasyfikację. Według mojej wiedzy powinno być 7, 7, 10, 10. Dobrze. A widzisz, przewidziałem, Kuba, to będzie bliższe ostatnie miejsce. To dla Rokiego dam. Co jest trudnego jeszcze? Dobrze, że nie mieliście 11 punktów w ogóle. Screeny. Zespoły są jeszcze? Zespoły są? 1-1. Nie ma chyba już. Mietek Paczu. No to tylko Mietek, dwa zostały? Mietek Paczu. A mogłeś to po męsku 1-1. Nie noszę kurwa Japonek. Kleszcz Rex to jest nasz słuchacz. Chyba. Tak, też kojarzę. Tak, chyba wiem, kto to napisał. Czyli nie może być to random?
Chociaż nie, no może. W odpowiedzi do Kleszcz Rex. Czy to jest Silver Banach? Nie noszę kurwa Japonek. 2 kwietnia 2019. Ciekawe oświadczenie. 73 osoby to polubiły. Kurwa, Mietka chyba widziałem jakieś w Japonkach, szczerze mówiąc. Co? Gdzie? Pasuje, że takiego gościa co nosi Japonki. W Brazylii nosiłeś Japonki. Ja mam takie straszne stopy. Tak? Ja nie. Nie, no a w ogóle Japonki są niepraktyczne. Też nie lubię. Ale bo Paweł jest takim... Jest bardzo wybredny, jeśli chodzi o kwestie modowe. Na przykład on ostatnio, rok temu, nie dopiero po raz pierwszy założył krótkie spodenki. I potem chodził w nich cały czas. Co nie widać, kurwa? I to były w ogóle spodenki Kuby. Odkupiłem od niego za 20 zł. Tak? Za 25. No. Takiego deala zrobiliście? Vinted. Tak. Ja cię kręcę. Wymieniłem to mecz na bilet na mecz Śląska Wrocław z Pajdę. Z wszystkich anegdot dzisiejszych to naprawdę jest najciekawsze. Tak. Zmierzch burdeli. I nie oddałem. I nie oddałem mu tych pieniędzy, tylko kupiłem na mecz Śląsk Pajdę, który pamiętamy, powiedziałbym, anegdotycznie. Tak. Dobra, Paweł, a ty potem kupiłeś zdjęcie Adama Pasio za 10 zł? Chyba tak, bo... Kupiłem, ale nie wtedy. A, myślałem, że... Wykorzystam ten czas, żeby się ostatecznie... Wiecie, że Kuba kiedyś kupił zdjęcie Adama Pasio za 10 zł? No tak, mam, z autografem. Kuba to debil. Miałem przyjeść na quiz jako nagrodę. Dzisiaj. Zapomnieliście o tej... Nie, no mnie tak to nosiłeś Japonki gdzieś. Ja nosiłem Japonki. A ja? Nie, no to ty w ogóle nigdy klapek nie nosiłem. Ja mogłem nosić Japonki w jakiś tam wieku, nie wiem, młodzieńczym, bardzo dawno temu, ale na pewno nie jak mnie to mogłeś być ty też. Ale ty byś syf, nie, bo to już było po odejściu chyba z weszło. Nie, nie, to było, nie. 19, jeszcze był. A kto w ogóle chodziłby w klapkach, które zostawił tutaj wąs kiedyś? Paweł, chyba ty, nie? Nie. Może raz się zdarzyło w ekspansji. I to nie... Dobra, Paweł Paczul. Też bym tak stawiał. Źle. A czy to nie byłem ja? Nie. A ja myślałem, bo ja kiedyś też komuś tak odpisałem, bo ja nienawidzę... To był Mietek. Ja nienawidzę Japonek. I myślałem, że tak napisałem. Nie pamiętam tego tweeta, ale rzucasz? Nie noszę Japonek. Ale ciekawi mnie kontekst. Nie pamiętam. Aha. Podasz mi? A to jest tak, że jak trafi raz, to co? To otrzymuje jakby pałeczkę. A jak trafi dwa? To punkty. O, ja cię kręcę. Rocky jest wysoki, musi być dobry w koszykówkę. Dawaj, Rocky. No, na przykład Roman Giertych też jest wysoki, więc jest dobry. A skąd wiesz, graj z nim? Roman Giertych nic nie jest dobry. Ja cię kręcę. Nawet musisz być w tym dobry? A nie, w sumie co mi zależy, i tak przecież... A nigdy nikt dwa razy nie trafił, to jest jakaś taka presja. Wychodzę. Zniszczył nas. Brawo. And he scores from downtown. Otrzymujesz punkty. Co się dzieje, jak to jest dwa razy? Otrzymujesz punkty. I przejmuje pałę, tak? I przejmujesz pałę. Bierz tę pałę i wyznaczysz. To jeden na jeden chyba zostały, tak. Tylko, tak? Tak. No to jeden... Dwa. No to dobra, zrobimy z Kubą. Nie, piosenki, nie. Czemu? Ja w ogóle nie znam, tego nigdy nie słyszałem. Piękne. Kto zaczyna? Rocky. A ja sam mogę jeszcze na koniec rzucić jak coś, żeby Mietka spróbować pokonać, tak? No tak, rozstrzygniemy wasz duet rzutem. Dobra. Jak jeszcze jedno, on już nie ma, ja mam. Jest. Co? Jeszcze a nie wiadomo, kto będzie grał. Czerwony jak cegła. Tak. Whisky, moja żona. Tak. W jakich uczas? Tak. No i mamy problem. Jam. Jeszcze jedną znam. O, mam. Tak, znam też. Jam. Ja znam jeszcze jedną. Ale żadnej dobrej. Jam. Ja go zjem. Co Jam mógł nagrać? Nic dobrego. Oj, Stan by się z wami nie zgodził. Czemu? Uwielbia Jam. Tak? No pewnie. Trudno, co poradzisz, no. Nie, no nie wiem. Długie noce.
Długie noce. Noc długich noży. Bo mi się to z ogniskami kojarzy. Długie noce? No. Ale strzał. Nie ma rzeczy. Kołysankę się ma. Listy do M. Tak, kurde. Kołysankę mieli? To znałem. To perfekt. Perfekt, wiesz? Pub. A ty znajdziesz jeszcze jakieś? Ja jeszcze znałem, ona tak leci jak na deszczu, za coś tam. Jak nie jest kołysanka właśnie? Czy jest taka piosenka, masz mi powiedzieć? Jak? Kołysanka. Jak na deszczu, za cały ten świat nie znaczy nic, jest. A nic. O. Nie, do kołyski. Do kołyski. Prawie. Czyli Roki ma 12, Kuba ma 9, a wy macie po 7, to może oni sobie rozstrzygną. No. 1-1, tak? Tak. Dawaj. Dobrze, że Kuba nie wygrał. Pojedynek na włoskich piłkarzy na literę A. Chodzi o nazwisko. O matko. Kto zaczyna? Mietek. Andrea Anastazji. Andrea Gassi. No dobra, no już dajcie chłopu żyć. Mocny pojedynek. Powiem ci, jak poszedłeś po całości. Ty, Ambrosio, nie? Był taki. Nie. A może? De Ambrosio był. No to też nie jest. Ale jest to de? Nie, ale de się nie liczy. De apostrof, a Ambrosio. No jak się nie liczy? No jakbyś miał Holendra i było... A jak jest O'Sullivan, to jest oczy Sullivan. No ale jest apostrof Sullivan. Ale jest Alessandra Ambrosio. No właśnie, o niego mi chodziło. Ale to brazylijska modelka. Nie? Czekaj. Ale chodzi mi, że jakiś Marco Ambrosio. Marco Ambrosio. No, dzień dobry. Massimo Ambrosini. Dziękuję. Co? Ja za wstydo. Słuchajcie, akurat Liga Włoska to... Nie jest twój konik. Nie jest mój konik. Zgadzam się z Tomaszem Hajto. To nie jest najmocniejsza liga na świecie. Skąd był taki pomysł na pytanie? Tak. Właśnie. To już nie miał totalnie chyba pomysłu. Już na wślizgu. Przed wyjściem z domu. Nie no, na pewno są jeszcze Włosi, po prostu... No są jeszcze ci Włosi. Są jeszcze Włosi na literę A. Na pewno. I takim Włochem na literę A, który miał nazwisko, piłkarzem. A wspaniale przeciąga Mietczyński. Jest. Był taki, który nie wiem, czy jest w ogóle Włochem, czy nie, ale. Ale weź nie podpowiadaj, nie, dobra, no. Nie, tak dobrze, się robi. Dobrze. Daj nam powalczyć we dwóch. Dobrze. Wiemy, że ty jesteś najlepszy. Tak, ale coś musiał Paweł wiedzieć o tym, że nie ma dużo Włochów na literę A, nie? Bo jak... W sensie, bo jakbyś wiedział, że jest dużo, to byś nie dawał takiego. Znaczy ja też doszukuję się podtekstu w tym pytaniu, ale nie znajduję go. Ale wam przychodzi dużo takich piłkarzy? No ja jeszcze jednego. Ja z czterech, pięciu. Ja jeszcze jednego mam w zapasie. A Asensio? Nie, to nie jest Włoch. Nie, Hiszpan. To przegrałem. Tak. Jeszcze pamiętam z moich czasów, z lat 90. był fantastyczny pomocnik Milanu Demetrio Albertini. Znaczy mi chodziło o, bo on chciał grać w reprezentacji Polski, Aqua Fresca. Tak. A, faktycznie. A Milani. Acerbi, no. No tak, Acerbi. Ignacio Abate. O, no właśnie. Teraz... No nie było ich dużo wcale, czy może i było, ale nie znamy. My się trochę nie znamy. Tracisz punkt, nie tak? Dzięki czemu jesteś ostatni, a Gapek dostaje 2, dzięki czemu dogania Kubę Białka, natomiast Kuba Białek zostaje ukarany minusowym punktem. To niesprawiedliwe. Kuba Białek zostaje ukarany minusowym punktem. Jestem drugi znowu. Za nieprzepisowy strój. Wyszło na kontroli, że miał nieprzepisowy strój. W kroku mu się rozciąga, wtedy musieliśmy odebrać punkt. Skandal. Zgłoszę to do, nie wiem, gdzie się zgłasza. Dlatego Kuba, jesteś na trzecim miejscu w tym quizie. Ja się spodziewałem tej porażki. Do polityków pójdę, żeby zamknęli ten quiz. Możesz pozwać jeszcze Pawła. Tylko adwokat fryzjera jest zajęty niestety i nie będziesz mógł. Nie dobrze, bo akurat chciałem, żeby mi pomógł trochę w tym, ale tak, pozew i zajmą się lokalne władze. Ale to do Kaszewiaka idź. Ale Kaszewiak, on nie jest tak, że on bardziej biednych ludzi tam... Pasuje. Będziemy mieli jeszcze pytanie do widzów. Pięć pierwszych osób, które napisze w komentarzu pod filmem
gdzie urodził się Mieczysław Agafon, dostaje voucher do KFC, która jest partnerem naszego quizu. A ja sobie z ciekawości tak sprawdziłem, jacy jeszcze byli Mieczysławowie w polskiej piłce i mi wyskoczyło Mieczysław A. A? A. A, czyli pytanie, czy, pytanie, czy uznałbyś, skoro nazwisko zostało skrócone o kilka liter, to... A to nie chodzi o Agafona? Nie wiem właśnie, wiem, że jakiś Mieczysław... Ty chcesz koniecznie proces dzisiaj, ja widzę. Ile ty chcesz tych procesów? Z Kuciakiem? Z Agafonem? Z Agafonem, z formacją żywych schabów? Jeden program u nas i trzy procesy. Adwokaci są zajęci. Dziękujemy wam za dzisiaj. Dziękujemy Mietkowi, że wpadł. Dziękuję za zaproszenie. Teraz idziemy się integrować, a wam życzymy miłej niedzieli i smacznej zupy jutro ogórkowej, jeśli ktoś będzie jadł. Nie no, jutro pomidorowe. Dlaczego? No bo poniedzieli z rosołu, tak? Ale masz też ogórkową rolę. Nauczony oszczędzania. Da się? U mnie zawsze pomidorowe. A ja mam nowe danie wymyśliłem sobie. Robię sobie jajka na miękko i maczam w nich surową cebulę. Nie chcieliśmy tego wiedzieć, wiesz? Wszyscy. Wiesz, jakie dobre? Zajebiste. Możesz to zrobić w wyzwaniu inflacyjnym za 5 zł. Nie, myślę, że musisz zrobić ten taki kanał sobie na Instagramie, gdzie ludzie robią takie rzeczy i udają, że to jest dobre. A cebula jest surowa? Mhm. Okay. Ale maczasz w tym żółtku. Mhm. Ale to nie musisz robić jajka na miękko, możesz w surowym. Bo na miękko ma płynne żółtko, surowe. A ty masz dziewczynę jeszcze, czy już nie masz? Jeszcze nie mam. Jeszcze, no to może dlatego, nie? Bo potem wychodzisz na miasto, to nieekskluzywny oddech możesz mieć po tym, wiesz? Nie, bo jadłem przedwczoraj, a wczoraj mi dobrze poszło. Nieważne, to jest bardzo dobre, ale nie można surowego jeść, bo możesz dostać salmonelli. Jak jesz tatara, to dostajesz surowe żółtko. Tak. A myślisz, że też jest gotowe? Ale to 3 ja jem na miękko. Ale ono jest wyparzone. Przynajmniej powinno być. Nie. Tak. Nie, no gdzie? Jak? Rozbijasz jajko i wrzucasz żółtko. No, żółtko można zjeść normalnie surowe. Oczywiście, że tak. Tatara zawsze takie. Nie, no wiadomo, że ono jest surowe, ale się wyparza. Jak? Nie wiem. Nie, no Roki, nie wyparza się. Ale nie chodzi o to, żeby, Jezus, przecież jak robisz to jajko na miękko, to ono zabijasz te bakterie wszystkie. No. A jakbym sobie w surowym maczał. Ale ty wpierdalasz surową cebulę z jajkiem na miękko, to tak ci zależy, czy tam są jakieś bakterie, czy nie. Chciałem po prostu ci dać tipak, żeby możesz trochę czasu zaoszczędzić, ale... W sumie panowie, to, a to białko zjadasz też, czy je wypierdalasz? No zjadam, no. A, no nie, to spoko. No to jest dobre, bo jajko ma mało kalorii. A w ogóle jeszcze jeden tip. Jak robicie frytki w samym piekarniku bez oleju, to one mają bardzo mało kalorii. I są niedobre. Dobre są. Gorsze są. Ale jeszcze ale masz rację, bo to dobra rada, bo olej w obecnych czasach kosztuje tyle, że panowie, nie opłaca się. Według serwisu Kurka nie lotka wyparza się jajka do tataru. Tak? Tak. A co to znaczy wyparza się jajka do tataru? No się wyparza. Każde oczyszczone wcześniej jajko zanurzamy we wrzątku tak, by nie uszkodzić skorupki. W tym celu jajko zanurzamy za pomocą łyżki. Jajko wyciągamy z wody po 10 sekundach. Teraz możemy użyć sparzonego jajka do przygotowania tiramisu, tatara, lodów i tym podobnych. Ale to jest jakiś farmazon, w jaki sposób to się w 10 sekund ma wyparzyć na łyżce? Nie wiem, ja wiem, że moja mama tak robiła. Nie może powiedzieć, że to jest farmazon. Dobra, no to nie, to teraz... Ja bardzo lubię iść tatara. Tatar jest super. To prawda, byliśmy ostatnio w czterech, ja, Paweł, Kowal i Kuba. I zamówiliśmy 4 tatary i mieli 3. I ktoś musiał zrezygnować i wskazali na mnie. Ale w ogóle z tatarem jest tak, polecę trochę Magnum Gesser, ale można poznać dobrą restaurację po tatarze. Bo kurde, no, jadłem. Ale ja tak uznałem, że nawet lepiej, bo skoro im się już kończył, to uznałem, że to była taka jakaś końcówka. I... Zdrowie i tego nie zjeść. I zdrowie i tego nie zjeść. Tym bardziej, że to nie była czterogwiazdkowa restauracja. Chciałem potwierdzić, że Mieczysław Agafon został ukarany w lutym zeszłym roku 4-letnią dyskwalifikacją za udział w akcji. Nie może już grać w piłkę? Jak on to przeżyje? Dobra, dziękuję wam. Wszystkim. Piszcie, gdzie urodził się Mieczysław Agafon w komentarzach, żeby dostać te vouchery do KFC. I dziękujemy za oglądanie. Jakub Białek. Jakub Gapiński, dziękuję. Jakub Gapiński. Chciałem tylko powiedzieć, że tak nawiązując do tej sprawy, że to jest nasza szansa na proces taki jak był Johnny'ego Deppa z Amber Gold. To powinno być... Amber Gold? Jezu. Z Amber Gold. To już był proces. Johnny Depp z Amber Gold. To był proces. Co tam się działo? To proces stulecia. Amber jaka ona jest? Rose Heard. Chyba. Heard. Heard? Rose? Amber. Amber Rose to nie jest jakaś gwiazda porno, aż muszę sprawdzić. Nie wiem.
prawda. Czy może być tak, że. Ja nie oglądam pornosów. Nikt z nas nie ogląda. Chyba tak jak fajnie, jakby to Amber Heard. Tak. Z Szymonem Drewniakiem chyba, nie? Że chciał powiedzieć Jennifer Aniston? Tak. A powiedział... Nie, Amber Ross to jest jakaś television personality, czyli to nie jest. Jeszcze może pozwać. Ja powiedział Nicole. To było u was zresztą. Powiedział Nicole Aniston, tak? Nie, nie, on powiedział. Mieliśmy to. Na oficjalnej strony klubowej i nikt nie zauważył i puścili chyba. Wyszło z butami, mieliśmy to. No to było wyszło z butami. A nie, później było takie pytanie chyba, nie? Tak, tak, tak. A, okej. Okay. Bartek Szcześniak? Ty Szcześniak czy Szcześniak? To tylu lat, to mógłbyś wiedzieć. A, też nie. Poznajcie się. Jakub Bek. Dobra, no i Mateusz Rakuszewski, nasz dzisiejszy zwycięzca. Który ma szansę w przyszłorocznym drafcie. Co, ma szansę? W drafcie. W przyszłorocznym drafcie. Tak. Trzymamy kciuki. Bye, bye. Pozdrawiamy Żuromin. Gdzie znajdę takiego względnie dobrego? Gdzie znajdę takiego względnie taniego? Daj Słowaka, przeciętniaka, daj Niewalczaka. Nie zdechlaka, daj nie Polaka, nie drumlaka, nie niegrzelaka. Prześlij mi Słowaka, nie Araka, nie niespaślaka, nie Polczaka, nie nierasaka, nie Cieżniaka, nie. Prześlij mi Siplaka.